Cześć, tutaj Przemek. Dzisiaj rozmawiamy o PWA i RWA, Progressive Web Apps i Responsive Web Apps. Jaka jest różnica? Wszystko dzisiaj wyjaśnię. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że PWA i RWA to tak naprawdę nieco odrębne kategorie. Często wrzuca się je do jednego worka i chciałem wyjaśnić, że nie można tak naprawdę jednych z drugimi porównywać, bo one istnieją w nieco odrębnych światach. Zacznijmy od PWA, Progressive Web App. To jest tak naprawdę podejście do stworzenia strony internetowej, wyświetlenia jej użytkownikom na urządzeniach mobilnych w taki sposób, jakby ta strona była aplikacją mobilną. Jakie są zalety takiego rozwiązania? Przede wszystkim, jeżeli chcesz wracać do tej aplikacji, do tej strony, no to nie musisz jej szukać od nowa w wyszukiwarce, bo masz ją już na telefonie w formie aplikacji mobilnej. Analitycy biznesowi pokazują, że takie podejście zdecydowanie zwiększa zaangażowanie po stronie uczestników, że częściej wracają oni do tej strony, do tej aplikacji, jeżeli mają ją już na telefonie, nie muszą jej od nowa wyszukiwać. Kolejną zaletą tego typu podejścia jest to, że może ona działać offline, bo działa tutaj podobnie, korzysta z takich rozwiązań jak aplikacja mobilna. Aplikacje PWA mają dostęp do push notyfikacji, RWA tego nie mają. Jakie są zatem wady rozwiązania typu Progressive Web App? No tak naprawdę jest jedno w postaci tego, że aplikacja musi być dostosowana do konkretnych urządzeń, czyli deweloperzy muszą jednak tworzyć tą aplikację na wiele urządzeń naraz, czyli urządzeń o różnych przekątnych, muszą to testować, czyli proces powstawania takiego oprogramowania jest nieco trudniejszy. Czym zatem jest RWA, Responsive Web App? Jest stroną internetową, która nie zapisuje się na naszym urządzeniu mobilnym, tak jak PWA, natomiast wyświetla nam się w wersji mobilnej. To znaczy, że layout tej aplikacji, jej interfejs jest dostosowywany do naszego konkretnego urządzenia przy pomocy automatyzacji, takich technologii jak nawet HTML, JavaScript, CSS-y. Natomiast tutaj mamy jedną wspólną warstwę kodu, bo strona dostosowuje się automatycznie do przekątnej, do tego konkretnego urządzenia. Czyli nie tak jak w przypadku PWA, kiedy musieliśmy stworzyć layout interface tego naszego rozwiązania na każde urządzenie, na którym spodziewamy się, że nasi użytkownicy będą tę stronę oglądać. RWA to jest automat, to jest podejście do tworzenia stron internetowych. Pewnie kojarzycie, jeszcze czasem zdarza wam się wejść na taką stronę, która jest takim oldschoolem, gdzie wyświetla się jakby w wersji webowej na urządzeniu mobilnym i tam musimy powiększać, pomniejszać, żeby spróbować trafić w jakiś przycisk. Czasem, jeżeli coś nie działa w tej wersji RWA, no to mamy dostępny taki przycisk, że przełącz mnie na wersję przeglądarkową, na wersję webową. No to jest właśnie różnica między taką starą stroną internetową, a taką stworzoną z podejściem RWA. Więc Progressive Web App to jest tak naprawdę innego typu technologia, to jest strona internetowa, która wykorzystuje benefity aplikacji mobilnej i instaluje się u nas na telefonie w formie aplikacji mobilnej. RWA, Responsive Web App, to jest podejście do tworzenia stron internetowych, gdzie korzystamy z automatów, które layout tej strony dostosowują maksymalnie dobrze do każdego urządzenia, na którym możemy tę stronę przeglądać, więc tak jak widzicie, no to są trochę inne podejścia. Chciałem to wyjaśnić, dlatego że jest dużo informacji na ten temat w internecie, natomiast to są wszystko porównania na zasadzie, co jest lepsze, czy PWA, czy RWA, a tak naprawdę to są zupełnie inne koncepty, operujące w nieco innych światach i mające zupełnie co innego na celu. Oba rozwiązania są fajne, ciekawe, zwiększają zaangażowanie uczestników, pozwalają nam łatwiej wchodzić w interakcję ze stroną, ale to są zupełnie inne koncepty. Jeżeli podobały Ci się te treści, zasubskrybuj proszę ten kanał po więcej takich i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!